Nadszedł mój pierwszy dzień w nowym Palionowie. Siemanek na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Jak widzicie, przebrałem się. Jestem od dzisiaj farmer Szczypson, ponieważ wiecie, ja jestem tostem. Tost powstaje, prawda, z chleba. Chleb powstaje z pszenicy, a pszenicą zajmuje się kto? Farmer. Więc postanowiłem, że stanę farmerem i w ten sposób zapetliłem koło i sam siebie stworzyłem tak naprawdę. Tak jak Pinokia stworzył ten coś tam jakiś, nie pamiętam jak się nazywa, możecie napisać w komentarzu. W każdym razie, słuchajcie, rozpoczynamy odcinek w mojej nowej chawirze. Oczywiście piękna. Moim zdaniem ona jest cudowna, ta chawira. Mam nadzieję, że wam się ona mega podoba. Zaraz wam pokażę też zresztą resztę wioski i osoby, które tutaj są, no bo wiadomo, skład mamy tradycyjny, ale wiadomo, że można wam przedstawić jeszcze. Jak widzicie, zrobiłem sobie fajne zasłony, tak żeby mnie tutaj nikt nie podglądał w tej chawirze. Tu mam jedną tylko taką, przez którą będę mógł rzucać innym chleb na przykład. O, super sprawa, mówię wam. No i tu musimy to jakoś urządzić, musimy się urządzić w tym miejscu. Wioska już wygląda całkiem spoko, jak widzicie tutaj, no przed moim domkiem jest po prostu przepięknie. Mi się tutaj tak podoba mega, że to jest niewiarygodne. Tutaj to całe pole i tak dalej, tam w ogóle ten most i ten, no wygląda wszystko cudownie, cudownie po prostu. No uciekliśmy z tamtego Palionowa, gdzie było, prawda, radioaktywność i inne takie, trzeba było uciekać, bo tam jest, no, nie za fajnie, aczkolwiek wydaje mi się, że fajnie by byłoby tam wrócić, zobaczyć, co tam się faktycznie dzieje, więc może w następnym odcinku się tam wybierzemy, prawda? Dobra, w każdym razie, zanim przejdę do chłopaków, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, na przykład takie solidne 7 łapek w górę będzie, myślę, jak najbardziej odpowiednie, możecie zostawić, będzie mi bardzo miło. Dodatkowo w opisie jest link do ChefShopa, tam możecie, o kurczę, teraz uświadomiłem sobie, że tu nie ma posągów naszych i nie będzie tego napisu ChefShop, będzie trzeba go tutaj przenieść jakoś, zrobić go jeszcze raz tutaj, no bo to było przecież, to było mega ważne, no ale to zrobimy w przyszłości jakoś, no bo teraz, no jak widzicie, jesteśmy biedakami, zaczynamy, prawda, nową przygodę i trzeba zacząć od nowa, bo tam musieliśmy wszystko zostawić, no nie ma to tamto. No i dodatkowo możecie wpisać też na Instagrama, link jest w opisie, no i tyle w sumie. Dobra, lecę do chłopaków tutaj z nimi, o, tu jest ten chleb, co wyrzuciłem, czekajcie, gdzie oni są? Halo, czy tutaj kloc kwad... O, no i mówię, halo. Wtedy ten biceps jest rozwijany, tak? Gdzie ma chłopaki? Co tu jest gadane, o jakich bicepsach? Kloc. Słuchaj, nie interesuje mnie. Czekaj, kloc, czekaj, David. To. Aha, okej, okay, dobrze. David, nie, kloc, chodź, pogadamy sobie o bicepsach. Dobrze. Aha, a co jesteście? No tam, dobrze. Czekaj, okay. Czekaj, kloc, okay. Zaraz wrócę. Chodź, David, chodź, okay. patrz. Widzisz? Okay. Widzisz, co tam jest? Ale nie. Nie, David, czekaj, bo ja mam dla ciebie super zajęcie. Mam dla ciebie super zajęcie, chodź. Ja sobie pogadam z klocem o bicepsach, bo chleb da się wyrzeźbić tak jak ciało. A ty jesteś żabą, więc tam widzisz, co jest? Woda. Proszę bardzo, tam jest twoje miejsce. Twoja jest w piekarniku. Aha, bardzo śmieszne, nie ma piekarników, to dobra, chodź, kloc. Co tam, kloc, mówiłeś mu o tych bicepsach? Jak tu można zdobyć dobry... On chciał, wiesz, zrobić takie mięśnie jak ja mam, ale no wiadomo, że to jest niemożliwe. No tak, no. Ale trochę mu tam, no wiesz. A ty umiesz się po nosie podrapać? Wow. Ale zero prywatności, czekaj. Niemożliwe, jak przyjdę z wielkimi bicepsami... Czekaj, odsuń się od okna. Weź to zaraz. Rozmawiajmy dalej. No bo wiesz, bo on myśli, że on może mieć takie bicepsy jak ja. No ja wiesz, ja mu trochę. A ta patrz, tu jest teraz. Jest. Czekaj. Weź to też. Czekaj. Chłopaki, nic. Nie no, David tutaj. O właśnie, no. No nie da się. Proszę nas nie napastować tutaj. O, chodź na dół, tu jesteśmy bezpieczni. W każdym razie, no słuchaj, no bo ja jestem chlebem, nie się da jakoś, słuchaj, powiedz szczerze, da się mnie jakoś wyrzeźbić tu, żebym był chociaż tak w 1% jak ty? Jest opcja, ale trzeba, trzeba taką miksturkę. nie daje za wygraną. Chłopaki, no. Dziury robisz, nie widzisz. Chłopaki. Dobra, czekaj, trzeba stąd wy... O, patrz, ty na dach wylazłeś. O kurde, jaka kloc kwatera, co jest grane. Niesamowite, ale... I tak. No i... To jest żaba, która nie daje za wygraną. Dobra, chodź, pójdziemy do niego, nie będziemy tacy, kurczę. No, by się jeszcze trzeba, obrazi. Trzeba, no, bo mu smutno będzie, dobra, tu trzeba wyjść. Halo, Davison, gdzie jesteś? Davison. Nie, no płacze gdzieś. Czekaj, gdzie on? U siebie na chacie pewnie. Nie płaczył się. O Jezu, jak tu śmierdzi. Czekaj, chodź. Gdzie jest to koło? A, czekaj, czyli on jest przy oponie chyba. Czekaj. Co chcecie? Dobra, Davison, chodź, ze mną pobędzie. Powiedzcie mi, co się bujaj. Dobra, będę się bujał, fajnie się tu buja. Panos, o nie. Spójrz się, będziesz miał bicepsa. Super jest. No, będziesz... Jak? Będziesz miał bicepsa. No. Jak? Ale z żabą, jest to możliwe? Bo mi żaby to się kojarzą z takimi raczej, że wiesz. Tyłek duży, głowa z tyłkiem połączona, a nogi to są takie, wiesz. Nie. Tu by się to zgadzało nawet. A ty się kojarzysz z kotłem.
to fajnie, masło jest przecież cool. Możesz napisać w komentarzu, lubicie masło czy nie? Tłuste. No dobra, ale tłuszcz jest potrzebny nam do rozwoju. Tłuszcz jest nam potrzebny do rozwoju. Nie rozumiesz tego? Nie rozumiesz, że tłuszcz jest potrzebny do rozwoju. Dobra, chłopaki, powiedzcie mi, co macie? Co mam mieć? Jak wasza sytuacja finansowa wygląda teraz w tej sytuacji? No, sytuacja, ja 42 bruka, 20 desek, lufek, kilo. To tak mało macie? Ja mam mnóstwo, patrz tu, patrz ile ja mam rzeczy. Pa, to widzisz? Ja mam mnóstwo, pile strzała w ogóle. To co ty robisz? On ma te rzeczy. Co? Ej, to są rzeczy spalionowa? No. Ja walę, ale ty jesteś walnięty. Czemu? O co ci chodzi? Są skażone rzeczy. Co? A dlaczego skażone? Dlaczego uciekasz? Wszystkie rzeczy trzeba było spalić. Ja walę, nie. Odchodzę. Nie, co ty gadasz? Dobra, czekaj, to jest spalę je, czekaj. Wszystko, dobra, to ja palę wszystko, co mam. Ale Wszystko musisz, nie. Wszystko! Dobra, wszystko będę palił, czekaj. Ja nic nie mam. Dobra, ja zaraz, już spokojnie, będzie palone. Alto! Co on zrobił? Czemu on to tu wziął? Co? Ja, ale teraz ktoś ci przybiłeś. No ale... Przybiłeś lufę. Nie, słuchaj. Nie mów tak. Ja już idę, Gdzie jesteś? No czekaj, już idę, bo... Jezu, skażone to jest! No czekaj, daj mi szansę! Czekaj, już biorę! Nie, dobra, ale bo ja mam tu... Wszystko muszę spalić, dosłownie wszystko? Ale wszystko to do jednego, nie ma w ogóle żadnej opcji. To musisz mi pomóc zabrać, bo nie zmieszczę wszystkiego w ekipie. Nie. Ja tego nie tykam. Nie tykam. Dobra, mam wszystko, chodźcie. Gdzie to mogę spalić? Ognisko. Tam jest ognisko? Dobra, to czekaj, idę do ogniska. Zaraz całą, kurde, tutaj ekipę. A jesteście już przy ognisku? Chodźcie do ogniska ze mną, bo to jest dla mnie ważna chwila. Nie, bo ja... Ja się nie zbliżam. Czekaj, palesz. Ja się nie zbliżam. Jest, dobrze. Zabij tego szkieleta. Dobra, wywalam wszystko, czekaj. Kurde. Ale mówisz, że to jest aż tak? Że aż tak wszystko... Kiedy wszystko wywalisz, bo ja się oddalę. Ja się może wtedy przybliżę, ale to się w ogóle jeszcze nie pali. Chwilę tam musi w ogniu pobyć. No tak, no bo to wiesz. Dobra, jest wszystko na ognisku. Bykam się, do wody. A gdzie, w czym? Do wody. Dobra. Masz się zanurzyć. O nie, czekaj, bo nie wrzuciłem się. Wszystkiego. Kurczę, czekaj. Nie, masz to teraz wodę jest skażona. Nie! Co? Nie, ty jesteś skażony, no, masz te moce. Jesteś... Ale moce jeszcze nie są skażone, co ty gadasz? Nie. Dobra, no. Ten, dawaj, bo jeszcze jest... W ogniu, patrz, w ogniu są jeszcze. Czekaj, bo się jeszcze palą, ale... Nie rozmawiamy. Że co? Maska zamknięte szkoły i maskę masz założyć. Znaczy nie rozmawiamy. Ty, ale ja jeszcze itemy palę tu. Rozumiesz? Jak to jeszcze palić? No palę jeszcze itemy. Czekam, aż się spalą. Już spalić. Prawie się spaliły, no. Czekaj, ostatnie się... O, spaliły się, dobra, spaliły się ostatnie, dobra. To już jestem czysty, czy jeszcze nie? Nie, bo masz moce, ja jestem w ogóle... Ale moce, kurde, ale moce to są wewnętrznie, moce nie są... Jak mogą być moce? Dobra, czekaj. Słuchaj mnie, gdzie ty jesteś? Kwarantanna albo... Ale jaka kwarantanna, ty? Czekaj, gdzie... Ła, biją mnie. Ale czekaj, gdzie jest ten? Gdzie jest Davison? Kloc, bo ja cię widzę. Ale słuchaj mnie, powiedz mi, czy jeżeli ktoś za młodu nauczył się grać na pianinie i później jest zakażony wirusem, to te jego umiejętności są zakażone wirusem? Niby tak, ale kurde, nie do końca. No ale właśnie. Tak, ale nie. No właśnie, ponieważ nie. To ty tym laserem, znaczy masz laser z oczu, który możesz kogoś trafić, a to jest skażone wirusem. To nie jest skażone wirusem, to jest we mnie, rozumiesz? To jest we mnie. Jezus, odsuń się, kurde, z tymi łapami. Jezus. Nie, no Davison, proszę, no nie mów mi tak, nie mów mi tak. Nie. Davison, ale ja nie jestem... O, to tu jest ta woda święcona tu leci, to już jestem czysty, co? Serio? No. Ktoś dopowiedział? No, ksiądz. Ja. No normalnie. Tomek? Woda, tak, ksiądz Tomek powiedział mi, że Tomek czy Marian? Tomek powiedział, że Marian mu to przekazał, no. No przecież Marian kłamie, ty naprawdę wierzysz w te bredy? Nie no, ale Tomasz to przekazał, więc... Ja się pytałem, tak, bo ksiądz Tomek to jest dobry człowiek, ale Marian to... Ale Tomek mi to powiedział, a powiedział, że Marian też tak uważa, no. Nie. Ale to, skoro dwóch tak uważa, to znaczy, że to jest prawda. No to ten drugi też jest zwalnięty w takim razie. Marian jest zwalnięty, ja z nim nie rozmawiam. Ja u niego w parami dawno ale... nie byłem. I nie mam zamiaru się takimi mędami zadawać. Nie, no proszę, nie mów mi takich rzeczy. Proszę, nie mów mi takich rzeczy. Nie, ja idę kosić liście. Kosić liście? Po co kosić liście? Kurczę, ale tu jest noc. A możemy pójść w kimę? Możemy pójść w kimę, chłopaki? Chłopaki, chodźmy spać, bo tutaj potwory są. Chodźmy w kimę, bo... Gdzie jest Davison? Gdzie zginął? Nie, jestem w domku, ale ja nie mam w ogóle, chłopaki, łóżka, nie?
Ojeju. No czekaj, to musisz się położyć gdzieś na podłodze. O, wow! Goni Enderman mnie. Czekaj, ja idę w kimę. O nie, tu jest tyle, potworów, nie można pójść w kimę. Musisz zabić wszystkie, no bo nie, ja... Nie, no ale ja nie mam czym. Ja spaliłem wszystkie itemy dosłownie, chłopie, przecież ja nie mam czym z nimi walczyć. Ale masz mapę przecież potężną jeszcze. No, niby ta. Czekaj, no to gdzie one są, ale ja mam mało życia mam. Czekaj, bo ja ich nie widzę. O, tu jest jakiś. Wow! Dobra, pokonałem. O, nie, creepery, ich nie pokonam. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie muszę skończyć odcinek, muszę sobie z nimi poradzić. Wy tam jesteście w ogóle, dobra. Muszę skończyć odcinek, trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa!